Siemanko, z tej strony Tomek i dzisiaj gramy sobie w Life Ants, czyli życie mrówek po polsku. O to chodzi tutaj, że jesteśmy albo Solider Worker, albo Queen. Queen się nie da. Jak widzicie, jestem żółtą mrówką. Solider. Solider broni, Worker zbiera jedzenie i w ogóle. I mamy tutaj napaść królowej, czerwonej, jest przyjazna. Ale lepiej mieć się na baczności. Ogólnie tu kolonie się atakują. O ty, nawet jej nie dotknąłem. No to mamy klepę. Mimo iż królowa jest lepsza, to trzeba, wiecie co, ogarnąć. Trzeba ogarnąć tutaj ten. Bo mamy hunger, thirst i helst. I helst też jest ważny w walce. No i co? Jeżeli jesteście nowi, nowa, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. My bierzemy, że tak powiem, tarczę, czyli taflę wody, bo to jest woda niby. I liście to jedzenie, nie? I teraz łatwiej ubić kogoś, bo to jest tak jakby, to działa tak jak tarcza trochę. Aczkolwiek, no nie zawsze, bo na przykład tutaj helst mi schodzi, nie? Nie? Musimy uciec trochę. I jak pijemy, to dużo helsta się odradza. Więc ja będę próbował oczywiście tutaj atakować ją, bo jak ona tu się wbuduje, to będzie walka kolonii. Dlatego trzeba jej tę budowę uprzykrzyć. No już we dwie osoby atakujemy to. Dobra, mam mało HP. Trzeba odejść, odpuścić na chwilę jej. Bo dużo HP nie mam. Musimy zjeść liścia takiego z drzewa, bo to też helsta daje. No chodź tu, no chodź, no chodź. Woda jest po to, aby właśnie się tak leczyć, bo to jest mega przydatne. Wiem, że można być królową, ale to byśmy muszą o 5 wejść do tej gry i że tak powiem. Dobra, mamy walkę. Widzicie? Dzisiaj Red Ants, czyli Fire Ants, jest tylko jedna. Jest to królowa. Żółtych jest trochę więcej i tych Carpater Ants też jest ich trochę. Oczywiście muszę kontrolować Helst i trzeba go sobie ciągle odnawiać. Królowa, myślę, Redów też, a nasza królowa pewnie znosi jajka. Queen, może helping. Wywaliłem się. Oczywiście tu mamy jakieś nogi ants. I same resztki tak naprawdę, więc wiecie, to będzie mega ciężkie. Winnet food. Sama sobie idź. Ja nawet nie zamierzam. Ja myślę, że to ona jakimś laserem strzela to słońce. Jejku, naprawdę się tak wystraszyłem, że naprawdę. Dobra, poszukamy jakichś innych mrówek oczywiście. Jakiejś tych kolonii czarnych mrówek. Ja bym chciał ich zaatakować. Tyle, że najlepszy punkt orientacyjny. Please leave me alone. No. Musimy ogarnąć tak, listek. Całego listka mogę wziąć dla Queen. Po prostu póki co nie będę wchodził w jej drogę, ale w naszą. Oczywiście go rozdrabniamy. Goni mnie. O nie, to słońce to jest naprawdę rzecz, której nikomu nie życzę w tej grze. Na żywo to słońce to fajnie. Jest! Patrzcie, jest ta czarne mrówy. Czarne mrówy. To nie jest Queen. To jest Solider, bo one są po prostu większe. Ona mnie ciągnie do całych swojej kolonii. O, ho, ho. Co to będzie? Oh no, oh no, oh no. Goni mnie, goni mnie. Goni mnie, goni mnie. Ona goni mnie, goni. Dobra, atakujemy teraz całą... Pożarcie przyszedłem. Dzień dobry. Hello. 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 Żółta mrówka się wprasza. Pożyczę jedzonko i uciekam. Jak mnie ganiają w ogóle. Ach! O nie!
O nie, nie ma. Nie ma. Nie ma. Wait, 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 wait. Macie tutaj. Klepcie ją. Klepcie ją. No, co to jest? Teraz trzy kolonie się spotkały. Comeback, 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 comeback. Zostawcie mnie. Zostawić. Red Queen nie ma szans. Patrzcie, jaka ta królowa ich jest wielka. My sobie poobserwujemy, jak Red Queen ginie. Bo ona nie ma szans, no to powiedzmy sobie. Szczerze, że ona nie ma szans. Nie ma najmniejszych. No i co? A ze mną to było tak łatwo? No. I come, I... A wystarczyło, żeby składała jajka i miała kolonię. To wystarczyłoby jej do szczęścia. A teraz właśnie zdadała. Teraz ja będę na odstrzał kolejny, mi się tak wydaje oczywiście. Trzeba umknąć. Oczywiście jak ja, jak jakiś głupek łażę z latarką. Więc jest super. Kolejna? Nie, szkoda, że nie ma na przykład tutaj oznaczonego jakiegoś takiego, jakoś tego mrowiska, bo ja nie wiem, to jest stare mrowisko czyjeś. Możliwe, że czerwonych, czyli Fire Ants. Nie wiem czemu ja wolę mówić Red. No ale wiadomo, że to są ogniste mrówki. I to mogło być ich, dopóki nie była ta, dopóki nie weszła ta nowa królowa, która nie składa jajek, nie ma jedzenia i nie ma pracowników. Czyli tak jakby jest sama w sobie i nikt nie może do Red Teamu dołączyć, bo ona jajek nie składa. No. O nie. Co to jest w ogóle? Dobra, spróbowałem ich zaatakować i wyszło mi na gorsze niż w ogóle, więc ja postaram się uciec. Oczywiście to nie gwarantuje stuprocentowej bezpieczności, bo patrzcie, jak to ladzi te pnie. I'm thirsty. I'm thirsty. Ja woda. Woda. Thirsty. Ja na pewno nie woda. Ja nie woda. Idą, gonią mnie. Ja nie woda. O nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Dobra, zwiałem. Chyba mnie nie widzą. Najmniej nie powinni mnie widzieć. Schowam się za tym badylem. Może mnie nie zauważą. Queen. Queen żółta. Ona ucieka. Wracaj. Jeżeli ona zdeda, to mamy problem. No wracaj, proszę. No ile mam im ganić? No halo. I'm friend. I'm friend. Tak, friend, przyjaciel. Dobra, Queen, halo, ty. No patrzcie, no królowa opuszcza, gdzieś idzie. Gonię ją. Gdzie ona idzie? To nasza jeszcze królowa. Ma jajo i chyba nową kolonię będzie zakładać. Bo tam te czarne ants się zbiegły. A co to jest? To nowa kolonia? No to ja mogę pomóc. Nowa kolonia, jak widać. No to cóż. Jest jedno jajo. Dwa jaja. No dobra. To co trzeba się zacząć wkopywać? Trzeba zacząć się wkopywać. Jeju, ja tego sam nie zrobię w życiu. Albo ona tu chce mieć wejście. Okay. To trzeba jej wykopać. Tu pomóc jej. Kopać. F się kopie, G się zasypuje. I te kopanie w jakimś kamieniu to nie jest obfite i nie jest na pewno dobre. No, dawaj pracowników, nikt, bo nie wytrzyma. Dobrze, że ją zobaczyłem, bo tak bym się znowu dziwił, że zostałem sam. I znowu bym był sam, nie? Ja nie mogę, Queen jest lepsza w kopaniu.
Ja nie umiem. Jeszcze w stołnie jakimś. Widzowie, no przecież to jest kamień. W kamieniu mrowisko. To jest realne, ale jak mrówka kopie 2 na godzinę, no to już lepiej. To już lepiej. To już lepiej, widzowie. To już naprawdę lepiej. Dobrze, dobrze nam idzie. Budowa. Budowa normalnie. Budowa mrowiska. Oczywiście link do gierki, jak ktoś będzie chciał zagrać, jest w opisie. No i... My spróbujemy coś zrobić. Nie? No dobra. Kopiemy dalej. Tak jakby tu nie ma wyjścia dobrego, trzeba wybudować wyjście, którym będzie można wyjść i wejść. Już jest lepiej, bo już idziemy coraz to niżej, coraz... Bo tu coś rozwaliłem, tu trzeba zalepić. Tu trzeba iść dalej w dół, dalej w dół. Dobra. Trzeba też dbać o wyjście, oczywiście. Naprawdę, życie to mrówki nie mają do... Życia mrówki nie mają dobrego. Na pewno. O, w końcu! Siema, kopiamy, widzisz? Ach, solidarność. No dobra. No to teraz tak, posłuchaj. Co ona tam kombinuje? Przyszła i ucieka. No dobrze. No to co? My kończymy odcinek, więc jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo teraz to jest najnudniejsza część, czyli budowa nowej kolonii. Link do gierki w opisie, możecie też sobie zagrać, tak jak już mówiłem. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, więc do następnego odcinka. Cześć!